Tak, myślę, że jest to swego rodzaju wojna psychologiczna o polską historię, o kształt polskiej historii, o losy bohaterów. Byłbym w stanie zaakceptować istnienie tego typu pomników hańby, gdyby to odbywało się w taki sposób jak na przykład w Hiszpanii, gdzie wojna domowa, wspierana z zewnątrz również, miała miejsce i gdzie jeden pomnik jest jeden wspólny pomnik dla walczących po obydwu stronach. Myślę, że w takiej formule byłoby to w ostateczności do przyjęcia, choć powiem szczerze, że dla mnie nawet taka idea nie byłaby miła, ale myślę, że byłaby prędzej do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie, jeśli się mylę, to niech ktoś mi pokaże, że jest inaczej, aby na ulicach Niemiec stały pomniki Hitlera na przykład, Geringa czy Goebbelsa. Z tego samego powodu na ziemiach zachodnich Polski nie wyobrażam sobie pomników Bismarcka. A jednak, jeśli zastosować analogię, u nas podobne relikty związane z komunizmem istnieją, więc gdyby poszukano jakiejś innej formuły, myślę, że można by to zalegalizować poniekąd, a więc muzeum w Kozłówce, prawda, gdzie na zasadzie pójścia obejrzenia kuriozum jakiegoś stalinowskiego jest jak najbardziej racjonalne, jako pewna dokumentacja historii. Poza tym myślę również, że takie muzeum, jak mają na przykład na Węgrzech, gdzie można zobaczyć gnębicieli tego narodu i można zobaczyć filmy o nich. Są takie ściany hańby, gdzie można popatrzeć właśnie na te twarze i dokonania tych ludzi. Myślę, że to są formy obecności, które byłyby dopuszczalne. Natomiast wszelkie inne są upokarzające, ponieważ jest to upamiętnianie pomników narodowej niewoli, ludzi, którzy gnębili Polaków, ludzie, którzy zabijali Polaków, więzili ich i myślę, że to po prostu jest nie do przyjęcia. Więc albo jakieś muzea kuriozów, albo po prostu usunąć z życia publicznego całkowicie. A najlepiej jest wracać, myślę, tam, gdzie się da wrócić, gdzie pomnik jakiś był wcześniej, do idei, którą reprezentował ów pomnik czy ulica wcześniej, prawda? Więc wracać do nas przedwojennych, jeśli nie są to pomniki wystawione po II wojnie światowej. Także myślę, że w takim telegraficznym skrócie tak mógłbym to swoje stanowisko przedstawić. Dziękuję.